zrodził się w mojej głowie. Córka Patrycja od kilku lat bawi się w kuglarstwo, bawi się z ogniem, a tutaj po prostu zaobserwowałam, że młodzież dużo czasu spędza w niezbyt ciekawy sposób i pomyślałam, że warto by dla nich napisać projekt. To jest fajna alternatywa do spędzania czasu na dworze, na przysłowiowych ławeczkach, siedzenia i plotkowania, tylko naprawdę można zrobić coś fajnego, można popisać się przed znajomymi. Jak trafiłam do nowej szkoły i wszyscy mówili, że ja śpiewam, ja tańczę, a ja nagle mówię, robię fire show, wow, jakie to fajne! I że jest jednak jest jakaś nowość, jest to coś fajnego, rozwijającego i fizycznie, i też psychicznie, bo zajmujemy się nie tylko kręceniem sprzętu i fire show, także żonglerką, która rozwija półkulę lewą, półkulę prawą, co pomaga także w lekcjach później. Nie ma nudy, jest ogień. Trzeba przyjść i trzeba zobaczyć.